Miała zostać otwarta 1 lipca, ale prace nad jej urządzeniem trochę się przeciągną. Nowa plaża i kąpielisko przy stawie Morawa na granicy Katowic i Sosnowca z pewnością będą kolejnym popularnym miejscem letniego wypoczynku nie tylko mieszkańców Katowic. Łukasz Kądziołka. Do niedawna najczęstszymi gośćmi byli tu wędkarze. Teraz jednak to na pewno się zmieni. Tutaj od lat ludzie przychodzili na ten staw, bo tak jak mówię, no tutaj w okręgu jest najczystsza woda i naprawdę jest wspaniałe miejsce do pływania. Nad staw Morawa w katowickich Szopienicach może przychodzić teraz jeszcze więcej mieszkańców, bo powstała tu nowa plaża. Jest fajnie, no nie ma co, nie ma co. Można pochwalić, proszę pochwalić prezydenta katowickiego, że nam, no tylko nie, żeby nie zbierał jakichś opłat. Bo jak będzie zbierał opłaty, nie przyjdziemy. Mieszkańcy po obu stronach Brenicy mogą być spokojni. Opłat nie będzie, jednak na otwarcie trzeba jeszcze poczekać, choć już teraz plaża, nawet w dni powszednie, jest oblegana. To nie jedyna atrakcja nad Morawą. Obok też zaplanowaliśmy przestrzeń umożliwiającą rozstawienie mobilnej gastronomii. Miejsce to też jest wyposażone w budynek z zapleczem sanitarnym, tak by można było tam wykąpać się, przebrać. Poza tym jest plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej czy miejsca do grillowania. Pozostałe atrakcje są jeszcze niegotowe. Na razie trzeba się opalać z takimi odgłosami w tle. Jednak niebawem ruszy tu kąpielisko. Dla Mosiru największym wyzwaniem, nie ma co ukrywać, to było zbudowanie zespołu ratowniczego, bo ratowników zawsze jest trudno. W tym momencie Mosir już blisko 70 ratowników będzie potrzebował. Tyle miejsc zabezpieczamy. Do tej pory potokiem ratowników można było się kąpać tylko po drugiej stronie stawu. Teraz swoją wieżę mają również na brzegu obok granicy z Sosnowcem. Kąpielisko i cała nowa przestrzeń stawu Morawa powinny być dostępne od 11 lipca.